Niech świat cię podziwia. Masz wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć coś wyjątkowego. Powinny zakryć najważniejsze kawałki, nie? Plemię złapało puchomolocha. Lepiej uważaj, to nie zwierzątko domowe. Nie poradzili sobie. Puchomoloch jest na wolności.
Podobno jakiś Ronin zasilił ich szeregi i bardzo chce się z tobą spotkać. Grupa bojowników Miriadów udała się do posterunku Murkadorpus, należącego do Jagnich. Czekają tam na ciebie. Udaj się tam jak najszybciej i pomóż im przejąć posterunek. Uzupełniasz ich. Od tej chwili Miriadzi stanowią jedność. Toxanol był tak zwanym korporacyjnym molochem, a nasz świat dalej nosi piętno wywołanych przez niego straszliwych katastrof ekologicznych. Apokalipsa położyła kres ich egzystencji na Ziemi, za to dla nas oznaczała początek. Spójrz, to zestaw pierwszej pomocy z przeszłodni. Ojej, to wygląda na solidną piąchę.
takie tunele wciąż niosą echa przeszłości. Słyszysz je? Wcale nie powierzchowna rana. Ależ uderzenie! Było późno, a już jest wcześnie. Tamta tablica z ogłoszeniami jest pełna pozostałości po życzeniach różnych osób. Zbliżasz się do jednego z ceglanych miast Toksanolu. Rozglądaj się uważnie. To miejsce stworzyła korporacja Toksanol. Porzuciła je, kiedy już go nie potrzebowała. No, przynajmniej te niewielkie. Miejsca takie jak to były kiedyś tanie, a przestrzeni nie brakowało. Gdy jedno przestawało być potrzebne, to budowało się drugie. Gdzieś w cegłówku musi czekać trop, oby nie był zasypany ziemią. Zawsze możesz tu wrócić, chyba że nie starczy ci czasu. Ten zakątek świata zwą cegłówkiem.
Zobaczmy. Udało ci się znaleźć ślad. Zadziwiające, że nie został zniszczony. To miejsce zostało praktycznie zapomniane. Dobrze, że trop pozostał. Kiedy Toksanol porzucił to miejsce, szybko popadło w ruinę. Amatorzy życia w takich warunkach nie są liczną grupą. Trop podąża poza cegłówek. Ty zrób to samo. Dzień dobry. Wygląda na to, że napinacze przy rurach muszą zostać odpowiednio nastawione, by udrożnić spółkotron. Właśnie tak należy sobie radzić, gdy wpadnie się w kanał. Przynajmniej masz coś za swoje poświęcenie. Masz jeszcze mleko pod nosem.
Nawet lasy nie są wieczne. Udało ci się znaleźć Gdziebądzilas, najciemniejszą i największą puszczę w całej krainie. Czasem ciężko cokolwiek zobaczyć przez te wszystkie drzewa. Totem zasobów. Monument wzniesiony przez tych, którzy zbierali złom, próbując dbać o czystość okolicy. Posterunek plemienia Jagni. Uważaj na siebie. Nie masz do tego energii, Ki.
Fuj, biozagrożenie. Odstręczające. Naprawdę potrafisz śmigać. Posterunek Murka Dorpus, twierdza plemienia Jagnich. Zobaczmy. Mówi, że należy oswobodzić posterunek. Radzi jednak, by w drodze do wrogiego kapitana dokonać jak najmniejszych zniszczeń. Mówi, że przechylenie szali na twoją korzyść podczas przygotowań do przejęcia posterunku to jedno, a przypadkowe ofiary to inna sprawa. To pierwsza linia obrony. Na to ciskasz. Świetna robota. Ten kręciołek jest od rury odpływowej.
zakręć kręciołkiem i otwórz odpływ. Wszystko się zazębia. Do każdego zamka jest klucz. Dalej. Hej, w tej klatce jest nasz pomocnik. Nadzieja, że przybędziesz, nigdy nie zgasła. Ale ciężko było przetrwać do tego czasu. Nastawienie plemienia nie pomagało. Chce zemsty na tych, przez których wciąż cierpi, ale wierzy, że ty się tym zajmiesz. Strzelec wyborowy. To rusztowanie wygląda niepewnie. Lepiej unikaj czerwonego promienia. To druga linia obrony. Thank you.
strony oznacza niebezpieczeństwo. Pewnie wystarczy mocno walnąć, by się rozpadnąć. Światełko zgaszone. Beczkownik! Walnij w to, by wypadła beczka. Następnie skieruj ją w stronę bramy i rozwal. To mogłoby wybuchnąć. Strzel w nią i patrz, jakby... Bum! Zapraszamy do środka. Już prawie. Posterunek należy do twojego plemienia. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. Mówi, że zdobycie posterunku świetnie ci poszło. Możesz teraz nosić plemienną broń. Uważa, że dla plemienia to także honor. Przedawnione mówi, że stara się być na bieżąco, jednak widzi, że czynisz spore postępy, by zażegnać konflikt między plemionami. Podejrzewał, że dogadasz się z plemieniem Miriadów. Przyszłość pokaże, co przyniesie ten sojusz. A tu łamała. Wygląda na to, że wyznajesz te same wartości, co plemię Miriadów. Patrzycie pozytywnie na życie. Przynajmniej póki co. Wunku, wuntu. Przedawniony podkreśla, że rozwiązanie konfliktu plemiennego nic nie da, dopóki nie pomożesz w walce ze światożercami. Kiepsko to brzmi. Złe przeczucia przedawnionego sprawdzają się. Trzeba pokonać puchcia wielgucha. A tu łamała. Mówi, że nadszedł czas stawić czoła puchciowi wielguchowi na krańcu zachodniego korzenia. Tu luaba boliła. Gizmo stara się sprawić, by jego mekton był w stanie wytrzymać w pozbawionej tlenu śmierci sferze ciągnącej się aż do światożercy. I woda kilmok. Musisz się tam wybrać i sprawdzić, czy możesz pomóc.
rozwaliło cię wszerz. To nie w brzuszku ci burczy, co?